Witam Was w kolejnym filmie na kanale Polish Fitness Freak. Dzisiaj kolejny odcinek kulturystyki od kuchni. Chciałbym Wam pokazać jeden z moich ulubionych posiłków na redukcji, czyli ryżowe berlisso kulturystyczne, które smakuje według mnie tak samo albo i lepiej niż normalne berlisso, takie jakie macie w sklepie do kupienia firmy COT. I teraz kwestia jest tego, że jest oczywiście ono dużo lepsze pod względem makrosów i dużo lepsze pod względem mikroskładników. No, więc teraz już przechodzimy do dalszej jest części bardzo filmu. Prosty, macie tutaj wszystkie składniki. Jest tutaj 100 gram ryżu brązowego, ugotowanego już wcześniej. Gotujcie ten ryż, tam na opakowaniu, na torebce macie, aby go gotować około 20 minut. Ja bym zalecał nawet i pół godziny, żeby on się troszeczkę rozgotował. Wiadomo, że brązowy ryż jest bardzo ciężko rozgotować, ale jeżeli będziecie go gotowali dłużej, to naprawdę na pewno nie zrobi się z niego taka papka jak ze zwykłego. Ale będzie na pewno o wiele miękciejszy i właśnie o taką konsystencję nam chodzi. Kolejna rzecz, jakiej potrzebujemy, to jest woda. No i oczywiście nieśmiertelna odżywka białkowa. Smak waniliowy, ale jeżeli chcecie inny smak, możecie wziąć inny. Możecie wziąć inną odżywkę, to już nie ma znaczenia. W zależności od tego, co tam posiadacie. Ja dodałem jeszcze tutaj do tego ryżu trochę słodziku. Takiego w proszku. Akurat w moim wypadku była to stevia, którą aktualnie też posiadam. No i tak to wygląda. No i teraz już przechodzimy do zrobienia naszego. Bierzecie sobie, jedyne co jest ważne, to kolejność. Bierzecie odpowiednią ilość białka. W moim wypadku jest to 45 gram. Pamiętajcie o tym, że to, że na przykład dacie 30 gram odżywki białkowej, wcale nie oznacza, że macie 30 gram białka. Pamiętajcie o tym, żeby to dobrze wszystko przeliczać. Dobra. I teraz to już możemy wyłączyć. I teraz mieszamy ten nasz suchy ryż z odżywką bez wody. To jest bardzo istotne, dlatego że jeżeli byśmy dodali od razu wody, to nie powstałaby nam konsystencja, o jaką nam tutaj chodzi. Proces nie jest zbyt długi, nie jest skomplikowany, jak widzicie, już wszystko jest gotowe, już mamy naszą odżyweczkę z naszym ryżem i teraz bierzemy wodę, ale uwaga, lejemy jej bardzo mało, naprawdę mało, lepiej nalać jej za mało niż za dużo, bo zawsze możecie dolać tej wody, a jeżeli weźmiecie od razu tej wody za dużo, to nie będziecie mieli już tej konsystencji, o jaką nam chodzi. I też tutaj właśnie wychodzi jakość białka, jakiego używacie, bo te tańsze możecie mieć problem z tym, żeby ono wam się bez shakera fajnie rozpuściło. Aczkolwiek no, to jest tam sprawa drugorzędna. Dobra, dodajemy jeszcze tej wody. Zaraz zobaczycie, o jaką konsystencję mi chodzi. I do takiej konsystencji starajcie się dążyć, jaką zaraz zobaczycie, bo już się zbliżamy. Jak widzicie, przepis jest cholernie prosty i cholernie szybki. Jedyny czas, jaki potrzebujecie, to na ugotowanie ryżu. No ale też przecież nie musicie go pilnować. Więc jest to przepis, który każdy może zrobić. Nie ma wymówek. Dobra. Ja dodam jeszcze minimalnie tej wody, ale już naprawdę odrobinę. Ok, wystarczy. Już jest tak, jak chciałem. Teraz jeszcze to tylko do końca wymieszamy. Dobra, jest. I teraz, czekajcie, wezmę to tutaj, żeby słońce nam nie świeciło. I teraz macie nasz produkt finalny. Jak widzicie, nie pływa to nam. Jest to wszystko zwarte, gęste. O, taką ma to konsystencję. I uwierzcie mi, naprawdę dzięki temu, że jest tak mało wody w tym, to smak jest bardzo intensywny tej odżywki. I naprawdę smakuje to jak berlisso właśnie waniliowe w tym wypadku. Możecie oczywiście, zależy wszystko od waszej diety, ale możecie tu teraz na przykład dodać jabłek i cynamonu. No i jest po prostu kosmos, tak? No, więc tak wygląda ten przepis. Piszcie w komentarzach, co o nim sądzicie, czy wam się podoba. Czy w ogóle podobają wam się filmy takie z kuchni. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam.